Nie wiem, czy państwo zauważyli jeszcze na tych rysunkach. Jak zniknie, wiesz, stary dom. Rozwalony będzie. A stary dom z liniami energetycznymi. Też. To by się zdałem na cały jest wycięta blacha. Bez przesady. No prawie. Ale te, no nie wiem, ale może przejdą państwo, to ja pokażę, jak to wygląda. Ale czemu teraz, a przed tym? Proszę zobaczyć, jak ładnie jest zaznaczona linia energetyczna. Blacha w tym momencie jest wycięta. I tak się omija u nas wszelkie przeszkody, które stoją na nielegalnej budowie. Ale nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że jeżeli się zerwie którakolwiek z tych linek, to ona nie poleci sobie tą ścieżką, tylko spadnie na blachę. I co wtedy? Wtedy będzie tragedia. Zobacz. I wodą prąd pójdzie. 3, 4, 5 są nowe. To wszystkie dobre. Kurwa, prawie wszystko jest nowe. To wszystko? Przecież tego wszystkiego nie było. A tu się nowe budują już. No zobacz, tutaj coś dobudowali, nie? Jak coś? Na wszystkich polach, tu były pola, tu było pole? No, tu, tu. Tu nie? I czekaj, tu jest... Tu jest dół, tu jest ta woda, nie? Duży o, tu widać dokładnie, co wypływa z tu chyba było, bo to jest... Tak, tego nie wyda... było, tego nie było też. No. Było to, wzdłuż. To koło, tylko koło. No. A gdzie jest ta duża wiata? Oni ją rozebrali? I tu przerobili na podłużne? Nie, tu jest dużo. Tu jest ta wysoko wielka. Nie, no tak, ta co była suma, ta wysoko wielka wiata. To są silosy były, tak, nie? Państwo bliżej przyjrzą, to widać bydło, nie? A to są wiaty na maszynach. Tu gdzieś. No a to już tyle, no to... tyle tu zrobili, nie? No to zobacz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 już jest. Plus to, co zrobili. Oni na 7 wiat zrobili. Jak się buduje dzień i noc, no to co byśmy chcieli?